Tak niestety jest, że od czasu do czasu coś się w życiu człowieka zmienia. Teraz zmienia się sytuacja semafora. Nagle stajemy się bezdomni. Miś, którego zna cała Polska, w tym momencie mieszka pod liściem. Miś klapnięte uszko mam, to jest jego atrybut, który wyróżnia go od innych słynnych misiów, bo ani amerykański Teddy, ani też miś Fuzzy nie posiada znaków szczególnych. Rano do domu wracam, a na ławce widzę smutnego w klapkach misia uszatka. Misiu ten od oklapniętego ucha teraz domu szuka, bo co się okazuje, dorosły misi nie szanuje. Tak po prostu go eksmituje, ale niby za co? Przecież przyjaciółmi czynsz płacą, gwiazdy kiedyś bledną, ale żyć dalej muszą, komuś przeszkadza widocznie to klapnięte ucho, jak jest inny, od razu jest dziwny. Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci, powinien do dzieci przychodzić, a on przerażony buczy się nocą po mieście łodzi. Co niebezpiecznym jest, wielce smutny ucho ma przyklapnięte. To była porządna bajka, a nie to teraz to ochytstwa. Nie, my byśmy chcieli, żeby przygarnąć gdzieś misia, prawda? Żeby misia miał domę. Budowlani! Łódź! Tak jest. A to jest to? Misiu Szatek! Dlaczego misiu Szatek się nie może wyspać? Bo ma klapnięte łóżko. Zbudowałabym mu nowy dom. No nie, no to jest straszne, no. To jest legenda i uważam, że powinien mieć swoje mieszkanie tam, gdzie mieszka. On się wstydzi, zmęczony jest bardzo dzisiaj. No, tyle wrażeń. Drogi panie premierze, to jest skandal i świństwo, żeby misia wywalać na ulicę i cały semafor. Żądamy przywrócenia semafora i będziemy o to walczyć. Gdy pora na dobranoc, bo już księżyc świeci, powinien do dzieci przychodzić, a on przerażony budzi się nocą po mieście łodzi. Co niebezpiecznym jest, wielce smutny ucho ma przyklapnięte. Gdy pora na bo już księżyc świeci, powinien do dzieci przychodzić, a on przerażony buczy się nocą po mieście łodzi. To niebezpiecznym jest, wielce smutny ucho ma przyklapnięte. Za dwie minuty wchodzimy. Misiu Szatek, mój przyjaciel i przyjaciel moich przyjaciół. Kto by pomyślał, że stanie się realnym to, co było niemożliwe. Stracił dom i swoją rodzinę, misiu szuka po ogłoszeniach w prasie. Może ktoś mu coś wynajmie, a to może być niełatwe. W końcu ma z sobą całą ferajnę kumpli starych, którzy razem z nim na bruku wylądowali. Bo to ma bardzo głęboką myśl, to co najmniej drugie dno ma.